W tym studiu Janusz Kozioł, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa do spraw sportu, kłaniam Witam się pięknie. Dziś porozmawiamy o sporcie, no w kilku aspektach, ale zacznijmy od tego, co w Krakowie przed dwoma dniami bardzo istotnego się wydarzyło, czyli o losowaniu grup finałowych Mistrzostw Europy w ambfutbolu. Już wiemy, że zagramy z Hiszpanią, z Ukrainą i ze Szkocją. No powiem szczerze, bardzo bogata ta ceremonia. Widać było, że wszystkie federacje bardzo poważnie podeszły do tego losowania tutaj w Krakowie i bardzo poważnie podchodzą do tych mistrzostw. Jeżeli mówimy o, używamy określenia bogata, to wcale nie kryją się za tym pieniądze, natomiast zdecydowanie kryje się atmosfera i tutaj przede wszystkim chciałem bardzo podziękować byłym wyśmienitym piłkarzom, którzy pojawili się na tej ceremonii. Henryk Kasperczak, Antoni Szymanowski, Marek Koźmiński brali udział w losowaniu. Kilku następnych reprezentantów polskich, którzy zdobywali medale Mistrzostw Świata czy Olimpijskie również było na sali. To naprawdę bardzo podniosło prestiż tego losowania. Zostało docenione, ale trzeba przyznać, że ten am football zrobił taką furorę nie tylko w Polsce, ale i w Europie i w świecie, że mocno zainteresowało się tym również UEFA się zainteresowała. Był dwóch przedstawicieli UEFA, -y, którzy Pojawili się w Krakowie. Oczywiście nie będziemy tutaj się chwalić tym, co wyszło bardzo dobrze, natomiast zdecydowanie chciałbym pochwalić te osoby, które pokazały, że ten futbol w wydaniu regularnym, ten, który bardzo dobrze znamy, potrafi wesprzeć Amfutbol. futbol no, specyficzną dyscyplinę sportu wynikającą z faktu, że grają ludzie, którzy przeszli różne koleje losu, ale ci ludzie pokazują, jak. Wspaniale można się w sporcie odnaleźć. Efektowne nagrody na wzór złotej piłki, nieco, czyli złote kule dla tych, którzy najbardziej zasłużeni są dla futbolu w Europie. No i swoją drogą, no, słuchałem tych wszystkich opowieści o próbach. Yy... Przeniesienia właśnie amp-futbolowych doświadczeń, przekazania tych doświadczeń na różne strony świata, bo no, wszystkie te wizyty gdzieś w Afryce, gdzieś na końcu Azji, w krajach, o których być może czasem nawet nie słyszeliśmy, tam wszędzie ten amp-futbol próbuje się zaszczepić. No, tutaj wielką postacią w tym świecie jest Irlandczyk Simon Baker, który był dotychczas sekretarzem generalnym, ale w tej chwili zaczął rozwijać wszelkiego rodzaju aktywności sportowe. Wśród niepełnosprawnych, głównie w Afryce, na Bliskim Wschodzie. Wyśmienity człowiek i zakochany całkowicie w Krakowie. Przyznam, że kiedy składaliśmy aplikację o Mistrzostwa Świata podczas Mistrzostw w Meksyku, Simon w pierwszej chwili mnie zaatakował, dlatego że Irlandia jest konkurentem w tych staraniach o Mistrzostwa Świata, które mają się odbyć za dwa lata. Ale później jedna krótka rozmowa pokazała, że no, potrafiby myśleć przede wszystkim o tym, co jest najważniejsze dla Amfutbolu. Właściwie dzisiaj mogę powiedzieć, że się zaprzyjaźnili, zaprzyjaźniliśmy i mówi, że bez względu na to, czy Amfutbol będzie w Krakowie miał jakieś następne kroki na arenie międzynarodowej, on przynajmniej dwa razy do Krakowa, do najpiękniejszego miasta, jakie zna, przyjedzie. Najlepsi piłkarze po amputacjach, którzy na tych mistrzostwach się Euro 2020 tutaj w Krakowie pojawią, zagrają na stadionach Krakowi garbarni, prądniczanki. Nie trzeba chyba specjalnie reklamować w Krakowie Amfutbolu, patrząc na frekwencję, choćby na stadionie Prądniczanki, gdy Polacy grali z Irlandią, tak. te mecze towarzyskie? Ten mecz na Prądniczance był ogromnym zaskoczeniem, przede wszystkim dla samego środowiska. To miała być dla nas taka próba przedbiegi przed mistrzostwami. Akurat nowo otwarty stadion Prądniczanki, bardzo ładny, ale kameralny. Wydawało nam się, że może być ciężko zapełnić ten obiekt. Tymczasem zabrakło miejsc w pierwszym dniu. Rewanż, który w ogóle nie był reklamowany następnego dnia w godzinach przedpołudniowych, też odbył się niemal przy pełnych trybunach, a już atmosfera, jaką zrobili kibice, spowodowała, że ci nasi reprezentanci się popłakali. No ja myślę, że w ogóle dla całego tego środowiska olbrzymim zaskoczeniem stała się ta popularność z ostatnich lat, chociażby oglądanie w nocy transmisji w internecie ze spotkań mistrzostw świata, zachwycanie się El Messi Polako, czyli Bartoszem Łastowskim, siedzenie gdzieś w środku nocy po to by zobaczyć jak nasi reprezentanci na tych mistrzostwach się spisują, to myślę, że to było zaskoczenie chyba dla wszystkich, którzy w tej branży sportowej to jest się ogromna zasługa tych ludzi, ale jest to również ogromna zasługa Roberta Lewandowskiego, ambasadora mistrzostw Europy, a wcześniej człowieka, całkowicie zaangażowanego we współorganizację wyjazdów na mistrzostwa świata, różnego rodzaju imprez. Robert całkowicie bezpłatnie promuje mistrzostwa Europy nie tylko w Europie, ale i w świecie. Właściwie nie ma wydarzenia, w którym by uczestniczył i nie mówił o tej imprezie. Spotkaliśmy się w Warszawie podczas imprezy One Year to Go przed mistrzostwami w Krakowie i wtedy powiedział jasno, że to jest coś, co powoduje u niego drżenie serca, że Amp football pokazuje mu, jak można walczyć z przeciwnościami losu, więc wszystko to, co on robi, to jest małe w porównaniu z tym, co potrafią zrobić ci ludzie. Oczywiście trochę przesadził, bo jest skromnym, bardzo sympatycznym człowiekiem, włączył się w promocję i mamy z tego same pozytywne oddźwięki. Kiedy przyjechali tutaj na Kongres Europejskiej Federacji Delegacji z 17 krajów i zabraliśmy do, ich do autokaru, żeby im pokazać te stadiony, na których będą mistrzostwa Europy, tak się zdarzyło, że na mieście tuż przed ich autokarem pojawił się autokar z promocją mistrzostw Europy, a na tych autobusach, które jeżdżą po mieście jest dokładnie le Wandowski i kapitan naszej reprezentacji. No dla nich, dla tych przedstawicieli europejskich krajów, to było ogromne zaskoczenie, że ich dyscyplina sportu w ten sposób jest gloryfikowana. Początek Mistrzostw, ten pierwszy mecz Polaków z Ukraińcami 13 września o godzinie 18, .00. myślę, że warto już rezerwować sobie czas. Wstęp jest bezpłatny, to także na pewno będzie... Wstęp jest bezpłatny, napis. będą oczywiście bezpłatne bilety, bo chcielibyśmy jednak, żeby to nie było tak, że ktoś na zasadzie tylko i wyłącznie impulsu wybierze się albo nie na stadion, ale przyznam, że fakt, iż pierwszy mecz to jest mecz z udziałem Polaków i Ukrainy powoduje, że mamy już pewne pomysły na to, żeby na tym stadionie pojawili się kibice obu drużyn w Krakowie mieszka bardzo dużo obywateli Ukrainy i myślę, że wspólnie z konsulatem zdołamy stworzyć no, taką atmosferę do tego, by na tym stadionie pojawili się sympatycy jednej i drugiej drużyny i że byłby to najlepszy z możliwych początków mistrzostw Europy. Mistrzostwa Wamp Futbolu we wrześniu teraz na razie. Kibice skupiają uwagę na starcie rozgrywek ligowych. Wydawałoby się, że Kraków to takie miasto, gdzie życie płynie dość leniwie i w wolnym tempie, a z drugiej strony, gdy patrzymy na doniesienia z tej piłkarskiej działki, o wiśle, o Krakowi mówi się prawie cały czas. Przed rokiem mówiło się o wiśle bardzo wiele. Teraz ten temat zresztą znów, no poniekąd jednak wrócił. W ostatnich dniach znów zaczyna się pojawiać coraz głośniej temat Krakowi. No tak, mówimy o różnych aspektach, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Ja powiem tak, że przed tą rundą mam ogromną nadzieję na to, że Wisła utrzyma się w ekstraklasie, a Krakowia powalczy o europejskie puchary, oby z jak najwyższej pozycji. Dla Krakowa ważne jest, by obie te drużyny funkcjonowały na poziomie ekstraklasy. To są dwa najstarsze polskie kluby, które funkcjonują, piłkarskie w tym kraju i można im tylko życzyć jak najlepiej. Oby się wszystkie te plany, marzenia zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie błoń spełniły, bo my potrzebujemy piłki na poziomie Ekstraklasy klasy w wydaniu obu klubów. Dla Wisły ciągle gorącym tematem jest stadion przy ulicy Rejmonta. Kibice zbierają w tej chwili petycję, pod, zbierają podpisy pod petycją do władz miasta, jeśli chodzi o dalsze funkcjonowanie stadionu przy ulicy Rejmonta. Jakie są plany miasta, jeśli chodzi o sam obiekt? Tutaj za dużo emocji się pojawiło, jednocześnie za mało informacji rzeczywistych, jakie związane są z ewentualną przebudową stadionu Wisły. Taka przebudowa możliwa jest tylko w jednym wypadku, jeżeli rzeczywiście w ramach igrzysk europejskich w 2023 roku na stadionie Wisły odbędzie się inauguracja i zakończenie igrzysk europejskich. Wtedy na przebudowę stadionu Wisły mamy pieniądze z budżetu centralnego. Jeżeli tych pieniędzy nie będzie, miasto ich nie ma. Miasto ma tylko pieniądze na wykup. Praw autorskich do stadionu, natomiast pozostałe około 70 milionów to jest coś, czego z kasy od tak cudownie nie wyciągniemy, bo tych pieniędzy nie ma. Chcielibyśmy i bardzo staramy się o to, żeby ten stadion rzeczywiście nabrał nowego jakiegoś wymiaru. To będzie możliwe, jeżeli. Będzie tam impreza otwarcia i zamknięcia, pojawią się pieniądze i wtedy będzie możliwa przebudowa. I wtedy absolutnie konieczne jest, by przy wspólnym stole zasiadły zarówno władze centralne, te, które pieniądze mają dać na przebudowę stadionu Wisły, władze miasta i oczywiście Wisły, bo inaczej no, możemy coś tam robić z myślą tylko i wyłącznie o własnych interesach, co nie będzie służyło na koniec, czyli po zakończeniu igrzysk europejskich nikomu. Nie chciałbym, żeby doszło do takiej sytuacji i myślę, że nie dojdzie do niej. Natomiast y, pamiętajmy o jednym, że jakby tutaj najważniejsze jest to, by ten stadion stał się częścią y, y, igrzysk europejskich, areną igrzysk europejskich, bo tylko wtedy pieniądze z budżetu centralnego mogą się pojawić i tylko wtedy możemy mówić o przebudowie, przynajmniej na najbliższe lata. Kibice mówią o lokalach komercyjnych, dyskutują na temat parkingów. Czy jest już konkretny plan, czy to dopiero po wykupieniu tych praw autorskich będzie możliwe, by sprecyzować te wszystkie zamierzenia? To bardziej zamierzenia? pytanie do instytucji, która zarządza jakby infrastrukturą sportową. Ja tutaj bardziej zajmuję się tymi sprawami od strony ewentualnych możliwości finansowania tego ze strony właśnie budżetu centralnego. Na pewno nie wyobrażam sobie, by było inaczej, żebyśmy wspólnie dostawali. Nie usiedli, ale pamiętajmy, że ten, kto będzie dawał pieniądze, będzie miał najwięcej do powiedzenia, a pieniądze musi albo da na Igrzyska Europejskie, budżet centralny, poprzez Ministerstwo Sportu na przykład. I to będzie jakby punkt kluczowy. To nie wystarczy usiąść z miastem, nie wystarczy, żeby miasto spotkało się z przedstawicielami Wisły i mówiliśmy, co chcemy, tylko jeszcze, żeby przekonać tę stronę, która finansować ewentualnie będzie to przedsięwzięcie, przekonać do tego, co warto zrobić. I chodzi o to, żeby zrobić coś, co rzeczywiście będzie służyło również ewentualnie po zakończeniu Igrzysk Europejskich, bo też sama idea Igrzysk Europejskich, ja byłem na początku zdecydowanym przeciwnikiem, dopóki nie zaczęliśmy mówić o tym, co mieszkańcy Krakowa mogą zyskać przy okazji Igrzysk Europejskich i wcale nie chodzi tutaj o sprawy czysto sportowe w pierwszej kolejności. Jeżeli te Igrzyska mają się odbyć, to chcielibyśmy, by z budżetu centralnego znalazły się pieniądze na poprawę komunikacji, rozwiązań różnego rodzaju komunikacyjnych w mieście, bo to będzie służyć mieszkańcom Krakowa, a wtedy ma to uzasadnienie pełne. Od strony sportowej też. No, w takim wymiarze jak w Mińsku, igrzyska chyba sobie za bardzo nie miały. Czy jest już program konkretny, jeśli znaczy chodzi o dyscyplinę konkurencji? Są dyscypliny zarówno przez Urząd Marszałkowski, jak i gminę Kraków już jakby. Przygotowane, które przekazujemy do ministerstwa. Oficjalnie zatwierdzać to będzie Europejski Komitet Olimpijski. Tych dyscyplin będzie ostatecznie rozegranych w granicach bodajże 18. Takie mamy sygnały z Rzymu. Natomiast zgłosiliśmy trochę więcej z myślą o tym, żeby również infrastrukturę sportową poprawić w mieście. No bo to jest okazja, by coś takiego zrobić. Natomiast by to miało sens sportowy, to chcemy, by przynajmniej... Te imprezy, które są w Krakowie, ale większość w ogóle imprez, które w ramach Igrzysk Europejskich, w kalendarzu tych, tych Igrzysk by się znalazły, rozgrywane były w randze Mistrzostw Europy lub ewentualnie jako kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Na dzisiaj po rozmowach z władzami i polskimi, i polskich związków sportowych, i europejskich deklaracja, żeby. Że no, te mistrzostwa Europy w Krakowie w 23 roku, czy w Tarnowie, no to już mówimy również o całym regionie małopolskiej się odbyły. W randze mistrzostw Europy na dzisiaj mamy takie zapewnienia ze strony szermierki, rugby siódemki, czyli rugby olimpijskie. Takie zgłoszenie jest od strony zapasów, badmintona. Zobaczymy po prostu, jak te wszystkie rozmowy się skończą. Również strze strzelectwo, zapewnienia są, jeżeli chodzi o kajaki slalomowe, czyli górskie. I to wszystko jest od władz już tych europejskich, że jeżeli w Krakowie są igrzyska europejskie, to oni jednocześnie gwarantują, że będą rozgrywane jednocześnie Mistrzostwa Europy, co spowoduje, że przyjadą najlepsi z Europy, a więc będzie co oglądać. Największy problem zdaje się być z lekką atletyką, no bo widzieliśmy co się działo w Mińsku, wcześniej w Baku. I takie zmagania, oryginalne i tak, bardzo i, dziwne. Bardzo, te, tego rodzaju zmagania absolutnie nas nie interesują, ale tutaj bardzo ciekawy pomysł, kiedyś rzucił trener kadry chodziarzy sportowych Krzysiu Augustyn, który przypomniał, że od pewnego czasu roz, rozgrywane są drużynowe mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce, które powodują, że przyjeżdża osiem najsilniejszych ekip i wszystko wskazuje na to, że będziemy starali się o to, by właśnie te nowe mistrzostwa w ramach Igrzysk zostały rozegrane. Wtedy zobaczymy lekko atletów europejskich z najwyższej półki. Docelowo miałby to być stadion na u eee, Sąd w tej chwili... Rozmowy odnośnie dwóch stadionów, przy czym oba będą wykorzystane, bez względu na to, na którym się impreza odbędzie. W przypadku stadionu Wawelu no mamy tartan, natomiast nie będziemy mieli trybuny. Po zebraniu trybuny trzeba by wybudować trybunę na około 4,5 do 5 tysięcy miejsc. Potrzebny jest stadion treningowy, z kolei na AWF-ie. Bo nie została podjęta decyzja, czy tutaj, czy tutaj, więc nie przesądzamy niczego. Natomiast na AWF-ie no, trzeba było z kolei nad tartanem popracować i lekką rozbudową trybun, bo tam już trybuny w dużej mierze są. Na pewno w takiej sytuacji te dwa obiekty są do wykorzystania, bo lekka atletyka na pewno odbędzie się w Krakowie. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Janusz Kosioł, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa do spraw sportu. Dziękuję, Dziękuję bardzo. za wizytę. Jeszcze dodam tylko, że jeśli chodzi o te inwestycje, no sam ostatnio zastanawiałem się, jak wiele rzeczy, które miały być zbudowane na Igrzyska Olimpijskie 2022, w Krakowie, jak wiele z tych obiektów powstało, niektórzy mówili, że no wszystko i tak do tego czasu powstanie. Ja mam wrażenie, że ciągle jeszcze wielu z tych rzeczy nam w Krakowie tutaj brakuje. Wiele nam brakuje, ale tak jak na początku powiedziałem, nas interesują inwestycje nie tylko sportowe, ale również te inwestycje, które ułatwią życie mieszkańcom Krakowa, bo tylko wtedy jest sens, by Kraków był frontmenem, wizytówką Igrzysk Europejskich. Tak przynajmniej na to patrzymy. Dziękuję bardzo. Janusz Kozioł był naszym gościem. Dziękuję. Radio Kraków.